Festiwal Nauki i Sztuki rozpoczyna się już dziś. Z tej okazji spotkałam się z panem Aleksandrem Anikowskim, kierownikiem działu promocji informacji UMK, który opowie nam o atrakcjach, które czekają na nas podczas tegorocznej edycji. Tematem przewodnim tegorocznego Festiwalu Nauki i Sztuki są różne oblicza komunikacji. Skąd pomysł na to, żeby właśnie komunikację uczynić tym głównym tematem? Rada programowa festiwalu zawsze stara się odnosić do tego, co na świecie, co w Polsce akurat w danym roku ważne. W tym roku UNESCO ma rok przewodni, znaczy wezwanie roku przewodniego 2019 to są języki, takie zapomniane języki, języki lokalne, języki, których nie bardzo znamy. Ten temat wydawał nam się bardzo zamknięty i byłby właściwie trudny dla większości instytucji, jednostek, osób do udźwignięcia. Natomiast zakładaliśmy, że jeżeli poszerzymy ten temat i z języka przejdziemy do komunikacji, to właśnie będzie dużo, dużo bardziej interesujące. Wydaje się po programie, że faktycznie tak jest. A na dodatek jeszcze doszły oblicza i tak jak tutaj, gdzie się znajdujemy, jest troszkę inne oblicze komunikacji, to co nagrywamy będzie już jeszcze innym obliczem i stąd pomysł na oblicza komunikacji. A jakie są według pana główne filary tegorocznej edycji? Które wydarzenia są takimi głównymi filarami? To, żeby nie popaść w konflikt z organizatorami innych wydarzeń, na pewno mogę powiedzieć o rozpoczęciu i zakończeniu. I każde z tych wydarzeń ma muzyczny charakter, ale są one bardzo różne od siebie. To znaczy, pierwsze wydarzenie to jest koncert muzyki filmowej, w wykonaniu zresztą nietuzinkowej wykonawczyni, czyli Julii Marcel. A będzie się odwoływać także do najnowszych utworów muzycznych wykorzystywanych w filmach, przetwarzać je, bo to będą bardzo ciekawe aranżacje Bartka Staszkiewicza. A na koniec z kolei mamy coś dużo bardziej tradycyjnego, czyli dwie operetki Stanisława Moniuszki. Warto przypomnieć jego twórczość, zwłaszcza, że akurat te dwa utwory nie są specjalnie często dzisiaj grywane i tylko dzięki studentom i pracownikom Akademii Muzycznej w Bydgoszczy będziemy mieli szansę się z nimi zetknąć. Natomiast oczywiście po środku jest cała ogromna przestrzeń różnych doznań, różnych form komunikacji. Ze 130 imprez festiwalu ponad 90 to są takie, które nawiązują do tego tematu rzeczywiście. I wśród nich wymieniłbym na przykład imprezę organizowaną w Młynie Wiedzy, piknik można powiedzieć popularno-naukowy, który daje nam szansę zetknięcia się z miastem, tworzenia miasta, budowania nowoczesnego miasta, tak zwanego Smart City. Wymieniłbym wśród nich imprezę fizyków, która dotyka internetu rzeczy, zresztą z dużym zaangażowaniem naszych festiwalowych sponsorów, zwłaszcza firmy Apator, która dostarczyła nam po prostu sprzętu, żeby pokazać ludziom, jak dziś urządzenia się komunikują. Ale nie takie urządzenia jak telefony komórkowe, każdy ma w kieszeni, tylko na przykład sterowniki, różne maszyny, które zapewniają nam wszystko, co mamy, bo one albo produkują, albo zarządzają. My nie jesteśmy już w stanie nawet tego robić ręcznie. Ale jest cała masa imprez popularno-naukowych bardzo interesujących. Mamy świetną imprezę, mam nadzieję, Człowiek nie jedno ma imię, którą przygotowują pani, koleżanki i koledzy, a wezmą w niej udział jako prelegenci, prowadzący, występujący naukowcy z różnych dyscyplin UMK i to w dodatku bardzo dynamicznie, bo każdy z nich będzie mówił 3 minuty. Od chemiczki i fizyka po psychologa, socjologa, ale gdzieś tam po drodze będzie też matematyk, więc i teolog, więc będzie to bardzo ciekawa impreza, właśnie pokazująca oblicza komunikacji. Różni naukowcy o różnych tematach będą mówić, będzie też mówić artystka, bo jest to Toruński Festiwal Nauki i Sztuki. Ale mamy też pokazy chemiczne, oczywiście mamy pokazy fizyczne, mamy imprezy astronomiczne, mamy Mistrzostwa Rakiet Wodnych, które organizuje Toruńskie Planetarium. Mamy cały szereg wykładów i warsztatów, niemal 30 imprez dla dzieci, twórczych, artystycznych i takich popularno-naukowych. Mamy spacery, mamy gry miejskie, mamy
imprezy prawnicze, więc to spektrum, ten kalejdoskop różnych form też komunikacji jest bardzo szerokie. Tak jak podczas poprzedniej edycji, nie zapomniano również o tych najmłodszych odbiorcach i na co mogą liczyć dzieci i młodzież podczas tej edycji? W dniach takich, jak my je nazywamy, szkolnych, w czwartek, piątek, całą masę pokazów przede wszystkim, pokazów, takich wykładów z pokazami, troszkę warsztatów też na biologii, chemii, fizyce, bardzo dużo na chemii zwłaszcza, ale też imprezy artystyczne organizowane nie tylko przez nasz Wydział Sztuk Pięknych, chociaż również, ale także przez miejskie instytucje kultury, a w weekend oczywiście i wspomniany już wcześniej piknik w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, bo to jest impreza, na której właśnie najmłodsi będą mogli najbardziej wykazać się twórczością w budowaniu, oznaczaniu, ozdabianiu miasta, ale także również imprezy popularno-naukowe i dużo warsztatów twórczych właśnie na Wydziale Sztuk Pięknych. Jaka jest według Pana, jaki jest taki punkt obowiązkowy na mapie tegorocznego festiwalu? To zależy pewnie dla kogo. Ja mogę powiedzieć tylko ze swojej perspektywy. Ja wybieram się na inaugurację, wybieram się na zakończenie. Na pewno będę na imprezie Człowiek nie na imię. I jeśli chodzi o jakby być może podniesienie kompetencji zawodowych, może usystematyzowanie pewnej wiedzy. Na pewno w piątek wybiorę się na Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych na warsztat organizowany przez Science PR na temat popularyzowania nauki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki potrwa od środy do niedzieli. My również z naszymi kamerami będziemy na kilkunastu wydarzeniach. Relacje z tych imprez można śledzić na profilach UMK oraz na YouTube'owym kanale UMK TV. Serdecznie zapraszamy.